Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka. W ostatnim odcinku przebieraliśmy się na weekendzie epickim i ten odcinek nagrywam praktycznie bezpośrednio po tamtym, ponieważ będziemy dzisiaj sobie testować po prostu nowe itemki w lochach. Jak oglądaliście tamten odcinek, to wiecie, że niestety poulepszały mi się te itemki w cały świat. Klikałem tutaj wszystko, aby mi się ulepszyło razy 8, natomiast tutaj widzicie pasek razy 10, tu razy 5 w ogóle broń, tu jakieś razy 8, razy 9. No to jest w ogóle wszystko niestety nie tak jak chciałem, ale niestety to mój błąd, bo już miałem kiedyś nauczkę, że jak klikamy ten plusik przy broni, to nieraz po prostu są błędy z tym ulepszaniem i nie ulepsza się tak jak powinniśmy, tak jak chcemy po prostu. Także niestety tak to działa, ja o tym zapomniałem, no i chciałem na szybko ulepszyć i tak wyszło jak wyszło. Tutaj sobie przekonwertujemy, że tak powiem, tego golda, który nam jeszcze został w siłę, ponieważ miałem tutaj troszeczkę odłożonego właśnie na to przebieranie. No jak widzicie, niestety tutaj do setu mi brakuje hełmu i rękawiczek. Może je tam jakoś wkrótce dostaniemy, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale okej, dzisiaj sobie wchodzimy bezpośrednio do lochów, tylko jeszcze sobie walnę tutaj portal, żeby na tym nowym secie zrobić jakieś obrażenia. No i od razu tu ma 61%. Ile my tutaj mu walniemy? To jest wojownik. Oj, nie za dużo mu walnęliśmy, nie wiem czemu. 1% tylko. To był wojownik, to myślałem, że ta walka trochę potrwa, ale tutaj te portale, to widzę, że coraz ciężej z nimi. No ale dobra, wchodzimy sobie do lochów, nie ma co tutaj czekać. Mamy hemoridor, ostatnio pamiętamy, że już było kilka bliskich prób z tym pajączkiem. Znowu przeskoczyliśmy na, że tak powiem, na set pełen epików, tak jak w poprzednim odcinku, o ile oglądaliście, to wiecie, że postanowiłem znowu się przebrać właśnie w cały secik epików. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Tej siły mamy troszeczkę mniej, ale za to mamy więcej HP, więc no zobaczymy. Runkę w broni mamy 34%, także naprawdę fajną. No tam było 21 milionów, o ile dobrze widziałem, więc użyjmy sobie na niego może do 1600 ze 100 grzybków. Tak po 100 grzybków średnio na te lochy, takie wiecie, co nam nie dają zbyt wiele expa, a na te takie, że tak powiem, ważniejsze sobie zużyjemy tych grzybków więcej, aby tutaj być może jakiś progresik zrobić, jakiś level wbić. Będę sobie musiał zmienić w opisie level i aurę ostatniego epika, ale to już zrobię po odcinku, żeby was tutaj nie zanudzać. Tylko muszę po prostu pamiętać, ale w razie czego to nagrywam, to wiecie, w razie to sobie spojrzę na wideo i będę wiedział, kiedy się przebierałem i tak dalej. No niestety, no są tutaj bliskie próby. Aczkolwiek ten nasz pająk nie chce niestety paść, z tego co tutaj widzę. No jeszcze 30 prób, jeszcze może jakaś szczęśliwa się trafi, a nóż, i wtedy będziemy w stanie sobie tego naszego pajączka pokonać. No ale nie zanosi się na to, niestety on jeszcze tutaj nie jest zbytnio do zrobienia, jednak jest, zobaczcie, i dostaliśmy tutaj jakiś pasek za 10 milionów, więc od razu go sobie tutaj odłożymy. Jak widzicie, mamy full miejsca dzięki temu, że teraz set taki mamy jakby kompletny. Tak jak mówię, no wszystko jest w poprzednim odcinku, to przebieranie, jeżeli chcecie, to sobie po prostu tam obejrzyjcie, więc go sobie tu zostawimy, poczekamy, aż wiedźma będzie chciała pasy. I teraz co jeszcze? Czy my będziemy tutaj oglądać tą walkę? Chyba tak, chyba sobie obejrzymy ją. Z tym, że zapisało się, dobra, no to zobaczymy, bo to jest dosyć ciekawe, bo jak widzieliście, sporo na niego grzybów poszło już w tamtym odcinku i także w tym odcinku. No zobaczcie tutaj, jakie hitki walimy. Oj, tutaj jaki krydo w ogóle od niego. No ale udało się i zrobiliśmy 300 milionów doświadczenia, więc to nie jest takie złe, jeżeli chodzi o te lochy. No i dobra, teraz mamy jakiegoś wojownika. No i tutaj na niego chyba znowu będziemy musieli poczekać, zanim go pokonamy. No bo jednak zobaczcie, że my tutaj mu ile schodzimy. No tak średnio, no teraz tam było 90 milionów HP mu zeszło. No ale tak średnio to gdzieś 1/6 może tego HP. Taka najlepsza próba. Więc okej, nie będziemy go na razie klikać. Fajnie, że ten pajączek padł. Lecimy na górę Olimp. I na górę Olimp mamy Herkulesa. Zmierzymy się z tym naszym Herkulesem. 28 tysięcy siły, prawie 500 milionów HP. Także jest on naprawdę mocnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o te lochy, i też nie daje zbyt dużo expa, więc powiedzmy, że te 30 prób, nawet nie, nawet jeszcze z 15, i po prostu przechodzimy dalej, bo myślę, że nie ma to sensu. Spróbujemy Esteros sobie pokonać, zobaczymy, czy tam nam coś nam tam siądzie. Niestety ten Esteros to jest dobra, bo już przesadziłem.
to jest wojownik, więc na niego w teorii przydałyby się więcej siły, no ale zobaczymy, jak z tym większą ilością HP sobie poradzimy. Jeżeli chodzi o tego wojownika Westerosia, na razie mamy przyjemniaczą tęczniątko, którego już bijemy chyba nie wiem ile odcinków, ze 3, no ale zobaczcie, że już tam ponad pół HP mu schodziło, także myślę, że jeszcze troszkę i będziemy w stanie go tutaj pokonać. No ale to wszystko zobaczymy z czasem. Na razie niestety chyba nie ma opcji, z tego co widzę. No tutaj się co chwilę rozpędzamy, machamy tym mieczem, ale nic to nie daje niestety. Dobra, wydaje mi się, że chyba no dobra, jeszcze te 5 prób na nóż jakaś szczęśliwa, no ale niestety nie. Dobra, tu już mamy wszystko obskoczone. Nordycy bogowie, mąż Midgardu, wąż, przepraszam, powiedziałem mąż chyba. Wąż Midgardu, no tam była jakaś bliska próba. No dobra, zużyjmy sobie na niego też 100 i lecimy do Esterosu. Na Esteros zużyjemy może z 200. Też jak widzicie, nie mamy tych grzybów nie wiadomo ile. Jeszcze będę chciał w tornado wejść, tam może coś zdobyć, jakiś level i tak dalej, więc też chcę tutaj jakoś ograniczać te lochy takie, powiedzmy, poboczne, nazwijmy to. No ale widzicie, przebraliśmy się, niby secik nowy, niby nowe statystyki i tak dalej, a progresu niestety zbyt dużego nie ma. No ten wąż myślę, żeby padł, bo tam mu co chwilę zostają jakieś takie fajniejsze, bliższe próby, ale mimo wszystko on jest tutaj do może później po prostu do zrobienia, a nie teraz, nie na tym odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no olewamy go i lecimy do tego Esterosu. Na ten Esteros myślę, że z 200 grzybów fajnie by było dzisiaj Esteros zamknąć, no ale raczej to nie jest możliwe, ponieważ tutaj ten przeciwnik niestety jest strasznie mocny. Zobaczcie, że on ma 170 milionów HP, co jest małą ilością w porównaniu na przykład do takiego Herkulesa, ale za to ma prawie 75 tysięcy siły, więc my mu niestety bardzo, chyba powtarzam niestety, w ogóle taką mam gdzieś gadkę dzisiaj, chyba mu ma bardzo dużą odporność na nas, bardzo dużą odporność, przez co mu malutko bijemy niestety, bo jesteśmy właśnie w teorii, posługujemy się siłą, więc to jest odporność na nas jego, dlatego też zobaczcie, jak my mu tutaj malutko HP zbijamy. No ale dobra, z tego 1300, powiedzmy te 200 grzybów, może nawet 300, coś się tam zawiesiło, ale dobra, lecimy dalej. Może nawet 300 do tego 1000 byśmy zjechali. Jest jeszcze 13 piętro, które chciałbym też pokonać i na które też może wydam z 300 grzybów około. No i resztę chyba sobie polecimy w tornado. Tam z tych grzybów też trochę zobaczymy, jak to będzie szło, czy tam mamy jakiegoś bloka, czy to jakoś tam popchniemy. To jeszcze się oczywiście okaże. Natomiast w ogóle tutaj jeszcze tabeli wam nie pokazywałem. Ostatnio były jakieś problemy z tym daily login bonusem, w sensie z tym 20 dniem, bo tam wiadomo, co miesiąc dostajemy jeden level właśnie z tego kalendarza, jeżeli odbieramy go codziennie. W sensie, jeżeli zdążymy przed kolejnym miesiącem go odebrać w całości, bo tam jest 20 okienek. No i niestety jakiś był błąd, że nie wszyscy dostali ten level i tak dalej. Potem tam twórcy to tak rozwiązali, że jakiś tam był system, który wykrywał osoby, które dostały ten level, a które nie dostały i po prostu dostawały te levele i ten, coś tam było w ogóle, że cofało expa, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, bo żadnej postaci mojej to nie dotknęło, raczej to dotykało chyba takich postaci 370-380 plus, jakoś tak. No ale do czego dążę? Dążę do tego, że niektórzy, którzy normalnie odebrali ten daily login bonus, czyli ten level, dostali i tak rekompensatę i łącznie odebrali 2 albo tam nawet chyba 3 levele z tego, co tam mówili na gildii, więc dlatego też tutaj jakby podskakiwali nam, co niektórzy w tej sali chwały, to wam pokażę w sumie na końcu odcinka. No ale wiecie, to jest akurat niefajne moim zdaniem, no bo ktoś dostał tak naprawdę 3 levele za darmo i tak jak jeszcze na tym poziomie, powiedzmy 370 około, nie jest to wcale jakoś nie wiadomo ile, tak na takim 500, jak ktoś dostanie takie 3 levele za darmo, no to jest naprawdę ogrom. Dobra, no niestety jeszcze ten Esteros jest nie do ruszenia, więc lecimy sobie tutaj i chyba zaczniemy od razu od tego 13 piętra. Jakbyśmy go pokonali, to i przy okazji by nam pupil tutaj fajny wyleciał do mroku, także same by były tak naprawdę plusy.
byśmy go mogli sobie jutro złapać. No i tam jakieś bliższe próby widzę, że są, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No na niego też tutaj do 600 myślę, że nie do 600, do 700. Tak z 300 grzybów wydamy, może się jakaś fajna próba trafi, bo on nam i tutaj da, mówię, 300 milionów expa i da nam możliwość złapania tego pupila. Tak, żeby to było przyjemne, zawsze tam jakiś bonusik do HP, bo to jest pupil z mroku i tak dalej, więc myślę, że to by było ok. Tam mu zostaje co jakiś czas po 20 milionów, on tych milionów ma 240, więc myślę, że jest to do zrobienia. To jest wojownik, także tutaj Kunegunda musi dosyć mocno zadziałać. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zastanawiam się, czy na następnym epiku nie skupić się bardziej na towarzyszach, ponieważ my do następnego epika chyba za wiele leveli nie wbijemy, może znowu 10, może nawet mniej, no bo teraz od ostatniego wbiliśmy 10. Także zastanawiam się, czy się nie skupić bardziej właśnie na tych towarzyszach, żeby ich tam fajnie poprzybierać. I to tak sobie fajnie rozpisać, to w ogóle bym musiał poza odcinkiem zrobić, jaki towarzysz dostał jaką broń i tak dalej, żeby po prostu, w sensie, jaki towarzysz dostał jaki itemek, żeby potem wiedzieć, że na przykład już dla wojownika go nie potrzebuję, że musi mi tam wypaść dla kogoś innego i tak dalej. Także myślę, że coś takiego będziemy chcieli zrobić, będę ja chciał zrobić sam w kolejnym właśnie tym epiku, ale to jeszcze wszystko zobaczymy, jak to wyjdzie. No kurde, no już tutaj prawie 200 grzybów na niego poszło i niestety nie ma opcji, żeby... Nie wygląda, jakby to miało paść, a szkoda. Bardzo już tutaj stoimy na tym berku, nie wiem, co jest tego przyczyną, szczerze mówiąc. Ostatnio ten portal zmieniliśmy, 10% nam do HP, do damage'u doszło. No i tak żeśmy żadnych lochów nie ruszyli i teraz tak samo. W ogóle tutaj nie wygląda, jakbyśmy mieli cokolwiek ruszyć. Także no jest to niestety lipka i to straszna. Jeżeli chodzi o ten, o tego naszego berka, że tutaj tak stoimy z tym levelem. No ale cóż, no tak jak mówię, tak jak tam w którymś z poprzednich odcinków się ścigaliśmy z tam z tymi magami, jeżeli chodzi o ten level, tak teraz już strasznie nam odjechali. W ogóle ja też wam mówiłem w poprzednim odcinku z klikania lochów, nie w tym przebierankowym, tylko tam dwa odcinki wcześniej, że będę się chciał zapytać Freestylo, czyli tego topowego maga, tego serwera, jak on tam ma lochy i on w ogóle ma chyba z 3 albo 4 levele straty do nas w lochach, więc jest to naprawdę bardzo dużo, także no jakby on zrobił wszystkie te lochy co my, no to by strasznie nam odjechał z tym expem i jestem, zastanawiam się gdzie, ale po prostu tego expa zgubiłem znowu dosyć dużo. Być może jest to sprawa taka, że ja bardzo długo tutaj nie miałem tego setu na awkę, co za tym idzie, sporo tych punktów doświadczenia mimo wszystko traciłem, no bo to było, wiecie, jednak tam 10%, a że ja przez tak naprawdę kilka miesięcy nie używałem tego setu, no to może się teraz na mnie odbijać, że tak powiem, ale nie wiem czy to jest faktycznie, czy to jest powodem. Aż w ogóle ten kolega się dziwił, że czy ja na pewno robiłem 3 paski od samego startu serwera. No ja mówię, że tak, że dzień w dzień od samego tam startu S37 były robione 3 paski. No a tutaj wiecie, taka jest strata, także no on też się zdziwił. Ja sam nie wiem, z czego to wynika. No ale trudno, taka gierka. Tu jakieś misje mu wpadły ciekawsze, tu coś, no tam 21 milionów znowu. Tu jakieś misje ciekawsze, tu coś, no i niestety ta przewaga się zrobiła. Dobra, bo już tutaj na niego straciliśmy 400 grzybów, niestety nie jest on do zrobienia. Także no lipa, tutaj mamy karuzelę z idolami, to jest Golden Gampi, to jest mag, także na niego tutaj sobie z 50 może zużyjemy. Zobaczymy, czy on nam tutaj padnie, w teorii powinien, albo może nawet ze 100, bo chyba nic innego w tych lochach nie ruszymy, tak jak mam być 4. Pójdziemy sobie do tego tornada, to tornado sobie poklikamy, zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie. No i jeżeli w tym tornadzie nam nic nie pójdzie, to może jeszcze jakieś tam, może ten hemoridor w mroku spróbujemy sobie ruszyć, bo już tam pamiętam, że próby były jako takie w miarę bliskie, ale to teraz zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę w tym odcinku. No kurczę, to jest mag, to tak naprawdę jedna jakaś fajna seria ciosów i on by padł, ale się na to niestety nie zanosi. Także chyba no znowu niestety przerwa z berka, znowu tutaj farmienie stat, znowu expie nie tylko, o, padł, zobaczcie, super, dał nam bardzo mało expa, zobaczmy, jak to wyglądało. Golden Gianpi tutaj na hita zszedł, ten pewnie też na hita zejdzie, ta na pewno też, bo to tak te walki wyglądają. No i my tutaj się rozpędzamy, krytyki, no i nie daliśmy mu dojść do głosu. Dostaliśmy jakąś klatę dla zwiadowcy 508,
No ale ona jest słabsza niż ta, nasza, którą ma, w sensie Kunegunda, to ją jutro sobie rozmontujemy u Kowala. I co my tutaj mamy jako kolejnego? Mamy Willi Rexa i to jest zwiadowca, więc no jego już raczej nie ma opcji pokonać tutaj zbytnio. Także go na razie olewamy i dobra, lecimy sobie do tego tornada i zobaczymy, jak w tym tornadzie nam pójdzie. Mamy trzy duchy, to jest blok, to jest wojownik, na którym ostatnio podczas klikania żeśmy się zatrzymali. No zobaczcie, że my nawet jednego poziomu tutaj nie wbijemy, to jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o ten expienie na tym berku. O dobra, padł. Tutaj mamy teraz zwiadowcę, który też powinien paść. No może to tornado nas troszeczkę uratuje, jeżeli chodzi o ten poziom. Tu znowu wojownik, no nie. To jest po prostu żart nieśmieszny. No ale dobra, no może tutaj pójdzie. Poszedł, dobra, super. Tam jakaś książeczka, te wszystkie itemy będę zostawiał właśnie na wszelki wypadek, jakby ta wiedźma chciała, bo i tak teraz miejsca mam dowoli. Dobra, kolejny padł. Tutaj coś się zacięło. No ale dobra, jest kolejny i znowu wojownik, ale on też padł, okej. Teraz mamy skarabarę. Skarabara to jest znowu wojownik. Zobaczcie, chyba z, nie wiem ile, z 4-5 wojowników z rzędu. Więc nie fajnie. Chyba tylko był jeden zwiadowca, tak to sami wojownicy, a mieliśmy chyba tornado 607, więc na 5 przeciwników 4 to było wojowników, o ile dobrze liczę. No ale dobra, no zobaczymy, może mimo wszystko tutaj pokonamy jeszcze tą skarabarę i może tam jacyś kolejni będą prości. No fajnie, chociaż dobić by było ten 368 z tego tornada, no ale nie wygląda to tak, jakby to miało się wydarzyć. Tutaj niestety, no ta skarabara stawia opór. Bardzo są męczące te lochy, powiem wam, na tym poziomie. Chyba tutaj naprawdę tego berserka sobie odstawimy na dłuższy moment. Chyba tutaj naprawdę będę musiał poczekać na ten portal swój prywatny, aż popada na te portale gildyjne i na to wszystko, żeby to mnie tutaj wzmocniło, oprócz tego farmienie golda w staty, oprócz tego jakieś tam levele zawki i dopiero to wróci. No ale teraz to już tak będzie niestety wyglądać, to już tutaj nie ma jakby... Nie mamy już zbytnio podjazdu do tych lochów, bo już po prostu one są coraz mocniejsze. Widzicie, jaki zrobiliśmy progres, gdy się przebraliśmy na 230 levelu na łowcy. Zobaczcie, ile tam lochów popadało, zobaczcie, ile tam, nie wiem, poziomów, ile żeśmy wbili. Jak ktoś jeszcze nie widział tych odcinków, to może sobie zajrzeć. No a tutaj niestety na tym berku, no to już przebraliśmy się, cały secik świeżutki, ulepszona jakość przedmiotu była założona, więc te itemki niby jeszcze lepsze, aniżeli normalnie bym dostawał. No a niestety jest taka kupa, mówiąc brzydko, z tymi lochami naszymi. No dobra, chyba jeszcze tutaj 100 poświęcimy na ten hemoridor mroczny, bo tutaj ta skarabara nie chce zbytnio paść. Także sobie tak zrobimy. Poczekajcie, jak to w ogóle wygląda, bo może jednak ten cały epicki set. No tutaj Mystic ma 3-2 itemy na samą siłkę. Tutaj jeszcze jest słodka Yue, która ma jeden, nie, też ma 2 itemki na samą siłę. No dobra, no może coś takiego pomyślimy faktycznie, aby tutaj znowu te 2 itemki, może akurat te 2, bo nam nie pasują do setu, ale to pomyślę. No zresztą z tymi itemami na siłę też nam tutaj zbytnio nie padało, więc to chyba nie jest powód. Powód to jest po prostu to, że te lochy stoją i nie chcą się ruszyć. Dobra, no tego orka na wilczku jeszcze dociśniemy za te 100 grzybów, żeby sobie zostawić 100 na takie, wiecie, codzienne czynności. I będziemy się ewakuować z tego naszego berka. Nie wbiliśmy tutaj nawet jednego poziomu, nawet chyba pół nie wbiliśmy. Nie wiem, ile tam mieliśmy na starcie expa. No ale niestety nie wygląda to zbyt ciekawie. Dobra, no ten ork może padnie. Może uratuje troszeczkę tutaj honor. Honor tego odcinka nawet, bym powiedział. Ale chyba nie, chyba tutaj stawia dobry opór. To jest w ogóle wojownik, no tam co chwilę jakaś bliska próba, ale to wiecie, to jest takie bliskie próby na zachęty, żeby klikać. A paść niestety nie padnie. Także tak to wygląda. Dobra, no jeszcze 10 prób. 5, 4, 3, 2 i 1 i koniec. Niestety nie padł. Szkoda, no jak to wygląda, jeżeli chodzi o ranking. Tutaj mamy Magma 369, tutaj ten Freestyle, o którym wam mówiłem wcześniej, 373, tutaj Mystic ma 382, co tutaj więcej, tutaj Commandos ma 367 i praktycznie tyle samo w expie co my, i tutaj Cinu ma 367, ale on ma dopiero początek, więc
Więc jakby no jesteśmy powiedzmy ex aequo na czwartej pozycji pod względem levela, jeżeli chodzi o ten serwer. Także szału nie ma, no ale trudno. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Może tutaj ustawimy na godzinkę na razie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Tutaj w pupilach też w ogóle żeśmy pospadali, bo ostatnio sporo niestety w tych pupilach przegrywam, nie mam pojęcia dlaczego. Także no nie dzieje się fajnie, no ale nic straconego, lecimy dalej i będziemy starać się cisnąć, aby tego berka jeszcze jako taką na prostą wyprowadzić. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subskrypcję. Raz jeszcze trzymajcie się i cześć!